Ten Johart. O, są nagrody, dobra. Uwaga. Czemu tak późno 5 podali te nagrody? Liga weekendowa ukończona. 30 tysięcy. Widzicie, jak zarobić szybko? 30 tysięcy. Ja dałem mi kwalifikacje, nie? Czy ja nie widzę? Czemu nie mam kwalifikacji? Co jest? Kiedy ta kwalifikacja się wbija, panowie? Bądź panie. I kart. Ej, czemu nie mam kwalifikacji? Przecież za golda miała być. Nie no, kurwa, muszę napisać do tych lamusów pewnie znowu. Chyba, że to jak ten turniej się skończy, to z automatu mi przyznano. Ja nie wiem, jak to działa. Gówno w paczkach. Ej, ja miałem trzy paki. No właśnie. Czemu pokazywał dwie? Uwaga, zamykam oczy. Panowie, gówno w pakach? No co wy? I on jeszcze będzie drogi chyba przez tego challenge'a, nie? Masz, Aneta, tutaj, proszę bardzo. Tu 30, tu 30. Chociaż zastanawiam się go, czy sobie go nie zabrać do klubu zamiast Manolasa. Jak myślicie? Barcagli za Manolasa? Chociaż on potanieje chyba, nie? Jak ten challenge się skończy, to ja go mogę sprzedać. A tu chyba same gówno. O, tu jest jakiś z Meksyku. Meksyk chyba też jakiś tam jest. Słabiutko. To się przyda wszystko. Tak jest. O, te chodzą. Patrzcie, tu na samym tym mam 5000 zarobku. To jest gówno, gówno, gówno. I jeszcze jedną paczkę dostałem. No wyjebałem na paczki, no nie oszukujmy się. Dobra, i tu będzie Ronaldo w tej paczce, ja wam mówię. Jest tu coś fajnego z tego? Niby jest portugalska. Nie, to wszystko takie będzie gówno warte. No właśnie, tak myślałem. Ten też będzie gówno warty. Oni się przydadzą, może zrobię jakąś złotą wymianę. Ja tego nie robię. Jakoś w sumie sprzedawałem wszystkich zawodników, co miałem. Może teraz się pobawimy w takie coś. Tu jest Serie A, to gówno. O, ten jest jakiś dziwny. Ma dziwny uśmiech. Uśmiecha się, żeby drogo kosztować. Siema, Andy, są nagrody. Są. Co dostałem? Póki co Barcagli. Mandy, ty się kwalifikowałeś przez Golda, to od razu ci pokazywało, że jesteś zakwalifikowany, bo mi nie napisało. Nie pokazuje mi. Dobra, to jest gówno wszystko. Wydupiać z tym do klubu. A ta mnie interesuje bardzo. Tego to ja chyba 40 razy. Trafiłem. Ale dobra, to się wszystko przyda. Uwaga, druga paka. Przyjebało dobrą flarą. Też się przyda, jak będzie jakiś angielski ten ziomeczek. I zaś kondycje drużynowe. Pyk, Jezus, jaki tu jest zarobek na tej paczce. Co się z tego śmiejecie? Wysoki overall ma przynajmniej. O Jezus, kurwa, on to gówno kosztuje. A, ten też gówno.
Ale to były te gorsze paczki, teraz będzie to najlepsze. Jest tu jakaś liga taka ruska, portugalska, proszę bardzo. A dobra, idź pan z tym. Jakie w ogóle mamy challenge teraz? O Jezus, idź pan z tym. Dobra, to squixelujemy. Głowa cię boli? O, to będzie, nie, to drugą stronę igły. To będzie chyba drogi. O kurde. Już, otworzę tam jeszcze jedną paczkę i zagramy tego meczyk. Szybka sprzedaż. 92 końce zarobione. Ty coś będziesz kosztował? Kurwa mać. Takie zarobki to. Normalnie w tej FIFA są takie dropy, że są zarobki jak minimalna krajowa w Polsce. Zaś nie mało. Ale jest jakaś uwaga. O, wyrok. Siema, żaden. On się przyda, bo ma wysoki overall. 7 tysięcy powinien kosztować chyba. Jeszcze wall? Walk, boże. Nie powiedzieć walkout. No proszę. Nie, no tu wszystko na propsie. Ale Verratti się przyda. Nim się pewnie chujowo będzie grało, ale... O ja pierdziu. No to co, ja jestem zarobiony, tak za stóweczkę za tego. Więcej niż stówkę. Ale ten Kante to mnie teraz zaskoczył, nie? Nie wiem, skąd on się urwał. $30 za monety, za Barzagliego 30 coś tam. Za Kante też jest 30. No to ja jestem ponad stówkę do przodu na tym. Opłacało się grać, tylko ja nie rozumiem, czemu nie mam jeszcze tej kwalifikacji, czy to później.